Dzień dobry Państwu. Pragnę Państwa zaprosić w najbliższą niedzielę, 16 października na godzinę 15 do hali Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie przy ulicy Wąskotorowej 4, gdzie nasi szczypiorniści Klubu Sportowego Korona Koronowo rozegrają pierwsze spotkanie inauguracyjne o mistrzostwo trzeciej ligi mężczyzn, a podejmować będziemy zespół MKS Brodnica. Na to spotkanie bardzo serdecznie zapraszam do kibicowania i gwarantuję, że emocji na spotkanie nie zabraknie. Witamy kolejny raz z gościnnej hali Koronowskiego Ośrodka Sportu. Tym razem będziemy zapowiadać Ligę Halową, której 9. edycja przed nami. 31 października o godzinie 18 tutaj w jednym z pomieszczeń naszej hali odbędzie się zebranie organizacyjne, na które zapraszamy przedstawicieli wszystkich drużyn chcących uczestniczyć w tegorocznej edycji. Tam się dowiemy, jaki będzie terminarz, ile będzie zespołów i szereg szczegółów związanych z rozgrywkami. Zapraszamy raz jeszcze 31 października na godzinę 18 przedstawicieli zespołów chcących wziąć udział w tegorocznym sezonie piłkarskim. Do usłyszenia. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Beata Głowacka, jestem prezesem spółdzielni socjalnej Koronowianka, która na rynku koronowskim funkcjonuje od 2014 roku. Świadczymy dla Państwa usługi remontowe, brukarskie, ogrodnicze i to my od 2 lat dbamy o Państwa parki koronowskie, żeby one wyglądały odpowiednio i były czyste. Ale znaleźliśmy się tutaj, ponieważ jesteśmy też administratorem parkingów płatnych w Koronowie i jak zapewne wielu z Państwa widziało, na Placu Zwycięstwa oraz na ulicy Tucholskiej zostały zamontowane parkomaty. Zaczną one funkcjonować w najbliższych dniach i może kilka słów o tych parkometach. Funkcjonują one w ten sposób, że wrzuca się do nich bilon o odpowiednich nominałach, nie wydają one jednak reszty. Co to znaczy? Jeżeli Państwo wrzucicie 2 lub 5 zł do parkometru, przeliczy on automatycznie kwotę pieniążki na czas, za który Państwo zapłaciliście i napisze na bilecie, do jakiego momentu macie Państwo wykupiony bilet. Ten bilet proszę zawsze zabrać i wsadzić za szybę samochodu, tak żeby on był położony w miejscu widocznym, żeby osoba kontrolująca samochody mogła dostrzec, do jakiego czasu Państwo macie wykupiony ten bilet. Jeżeli byście Państwo chcieli skorzystać z usług w Spółdzielni Socjalnej Koronowianka lub dowiedzieć się więcej na temat parkometrów, funkcjonowania ich, to zapraszam do naszego biura lub na naszą stronę Spółdzielni Socjalnej Koronowianka. Dziękuję. Pierwszego października w Gimnazjum nr 1 w Koronowie odbędzie się Bal Wszystkich Świętych. Od godziny 15 wszyscy przebrani za świętych wezmą udział w grach i zabawach tanecznych oraz konkursie na najlepsze przebranie. Będą także niespodzianki i słodkości. Zaplanowano też konferencję dla rodziców, korowód świętych ulicami miasta, a o 18 mszę świętą w Bazylice. Organizatorem Balu Wszystkich Świętych jest parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Koronowie. Zachęcam do udziału w konkursie fotograficznym Najpiękniejsze zabytki powiatu bydgoskiego organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy. Prace konkursowe przyjmowane są do 21 października, więc macie jeszcze czas, aby przejrzeć swoje zbiory lub zrobić nowe zdjęcia unikatowych zabytków. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej powiatu bydgoskiego lub gminy Koronowo. W przyszłą niedzielę na Stadionie Miejskim w Koronowie będzie rozegrany mecz juniorów młodszych. Wiktoria Koronowo będzie podejmować Unię Janikowo w początek meczu o godzinie 15. Zapraszamy. Witam serdecznie. W imieniu młodych piłkarzy Wiktorii Koronowo zapraszam 22 października na godzinę 15 na mecz seniorów, który odbędzie się w Koronowie. Serdecznie wszystkich zapraszamy! W sezonie 2016-2017 nasza najstarsza grupa dziewcząt z klubu sportowego KS Spartakus weźmie udział w Lidze Wojewódzkiej organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Siatkowej w kategorii młodziczki. Serdecznie zapraszamy na nasz mecz inauguracyjny, który odbędzie się 22 października na hali widowiskowo-sportowej o godzinie 9.15.
Więcej informacji na naszym Facebooku oraz na stronie www.spartakus.koronowo.pl. Od wtorku do niedzieli zapraszamy do Centrum Kultury Synagoga w Koronowie. Można jeszcze oglądać wystawy Hanny Kulongowskiej-Puzio, Jana Ślaskiego, Romana Kulongowskiego oraz Piotra Mitery. Informacje na temat funkcjonowania Centrum Kultury znajdziecie Państwo na stronie internetowej gminy Koronowo.